Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Żerdziński. Jestem lekarzem psychiatrą. Pracuję w Katowicach, w Centrum Psychiatrii imieniem doktora Krzysztofa Czumy, w którym to jestem od wielu lat ordynatorem oddziału drugiego. Chciałem Państwa zaprosić do warsztatów naukowo-szkoleniowych, które odbędą się wkrótce i będą dotyczyć problematyki zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Chciałbym Państwu przedstawić jakby ideę, zamysł tych warsztatów. Są one dedykowane tym razem nie psychiatrom, nie osobom, które mają wykształcenie lekarskie, ale tym, które również zajmują się procesem leczenia, natomiast i są, należą do zawodów medycznych tym samym, ale niekoniecznie pracują na co dzień w zespole medycznym, w którym to obok lekarzy istnieje cała grupa zawodów medycznych, nawzajem się wspierających i wzmacniających. Chciałbym zatem dedykować te warsztaty przede wszystkim psychologom oraz osobom zajmującym się psychoterapią. I w takim też zamyśle plan naszej pracy nie będzie taką typową edukacyjną metodą, w której to prelegent przedstawia, opowiada niejako książkowo, ex definitione o pewnych typowych sytuacjach klinicznych, zespołach objawów, etiopatogenezie danej choroby, tylko obok oczywiście tych ważnych części dotyczących każdego schorzenia, chciałbym Państwa zaprosić znacznie głębiej, bo do refleksji służącej analizie różnych fenomenów psychologicznych, które zachodzą w pracy z pacjentem, których doświadczamy na co dzień, które potrafią doprowadzać do frustracji, do porażek terapeutycznych. I tak wyobrażam sobie te warsztaty jako wspólne wypracowywanie pewnych metod, pewnych kierunków pracy psychologicznej, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu. Serdecznie Państwa zapraszam na nasze warsztaty.